mamy się dobrze z Legią już. Nie od dzisiaj, nie od na przyszłej kolejki już gramy z nimi wiele meczy. I zazwyczaj to były efektowne mecze z obu stron, sporo bramek padało i co najważniejsze niejednostronne. Legia Warszawa zaliczyła falstart zarówno jeśli chodzi o ligę, jak i o kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Taki papierowy tygrys się na początku tych rozgrywek wydaje. No właśnie i to nie może nas uśpić chyba przede wszystkim, bo ja znając Legię, wiele razy z nią grając, nie możesz przez chwilę po prostu nie być skoncentrowany, bo jeżeli ona pierwsza trafi, a pozwolisz sobie na to, żeby stworzyła coś z niczego, a jest to bardzo możliwe w stosunku do Legii, tym bardziej jeżeli ktoś ich nie bierze poważnie, no to potem już się możesz nie podnieść i ja się obawiam, że trochę ludzie z zewnątrz czy wokół klubu właśnie biorą pod uwagę te mecze, które im nie wychodzą na początku sezonu, a chyba bodajże tamten sezon tak samo zaczęli, a wiadomo jak skończyli i przede wszystkim na tym bym się skupiał, że to będzie Legia, to jest dalej Legia, to jest dalej firma, dalej niż Polski Zdrowca Pucharu, czyli wszystkiego co możliwe w Polsce. Trzeba zagrać jakoś inaczej niż w Zabrze, bo to pewnie inny mecz, gra się wszystkim u siebie, więc na pewno no tutaj trzeba podejść do tego trochę inaczej. No i Legia to też taki zespół pewnie trochę niespodzianek, bo nie wiadomo jakim składem zagrają, czy oni postawią jednak na ten rewanż na Słowacji, czy tutaj no będą chcieli wynieść punkty, żeby znowu z nimi nie jechali przez kolejne tygodnie. Na pewno na rewanż, podejrzewam, się skupią, chociaż to nie jest mój problem, ale podejrzewam, że tak to się skończy. A czy my zagramy inaczej? No już z naszym trenerem myślę, że to nie jest żadna nowość, że będą zmiany, będą jakieś zmiany taktyki. I myślę, że na to musimy być przygotowani, że będą i u nas zmiany, i u nich. Także na razie nie wiemy, w jakim zestawieniu wyjdziemy, ani my, ani oni. A że zagramy inaczej, jestem pewny, że tak, bo po prostu jest inny przeciwnik. A patrzyłeś tak na tego Forbesa, czy to jest taki chłopak, który rzeczywiście może wejść i coś tam? No przede wszystkim na pewno jakaś niewiadoma, tak? Bo to zawsze ten pierwszy zawodnik wchodzi, to nikt nie wie, jak on gra i co potrafi. No nikt nie wie. No. Ja tutaj zazwyczaj, jeżeli ktoś przychodził, to przed nie było jakichś wielu informacji o zawodniku, ale o nim w czystym sumieniu mogę powiedzieć, że piłkarsko jest nieźle. O tak, i że z tych na pewno co przyszli chłopaków, to jest jednym z jakichś tam wybijających się chłopaków i mogący dać coś, no jak mówi pan, nawet od razu, jeżeli by wszedł, mówię, niekoniecznie w pierwszym składzie, bo nie wiem jak jest przygotowany, bo z nami całego okresu nie przepracował, ale jeżeli wejdzie na te 20-30 minut, to myślę, że możemy być spokojni pod względem umiejętności piłkarskich. Fizycznie nie jestem w stanie tego powiedzieć.